Więc stoicie pod karczmą. Dobrze. W nocy, tak? Czy jest dzień, bo nie pamiętam. Jest dzień. Jezu, to jest bardzo dobre pytanie. Dzień. Myśmy spaliście i tego. Aha, nie, nie dobrze. Spaliśmy. Rano herbatę, myśmy, cicho. Myśmy nad ranem przyjechali i spał tylko ten jeden. Nasz ukochany smoku poszedł spać. Tak. Myśmy się zdążyli troszeczkę wciąć z... Zmęczył się drogą, bo on jest bardziej intelektualistą, prawda? No wiadomo, jak mózg pracuje, to się szybciej męczy. Dokładnie. No kraby nie mają tego problemu, one się tylko napierdalają. Tak. Wszystko tak czy siak w końcu ewoluuje w kraby, więc... To zacznijmy. Więc czekamy w tym pięknym, pod tym pięknym słońcem Rokuganu na zewnątrz, tak. Rozgrzani poranną herbatą. Tak, jaśminową najpewniej. Zapewne, co nam zaserwował karczmarz. Wydaje mi się, że jednak sake. Jaśminowe sake. Na dobranej temperaturze 96,6 stopni. Kakita-san, myślisz, że długo im zejdzie ta dyskusja? Bo przez okna ich słychać. Tak, to prawda. Wiesz co, obawiam się, że trochę im zejdzie. Hmm. To może rozejrzyjmy się dookoła. Dobrze, tu chyba gdzieś nam wytłumaczył ten burmistrz Yasuki, że jest ta chata, prawda? Tak. W tamtą gdzie stronę. Gdzie się to wydarzyło. No, to może powoli zmierzamy w tamtą stronę. Rozglądając się... chaty tak. Zamordowanego Shugenji, tak? Tak, dokładnie. Rozglądając się za jakimiś rzeczami, które mogłyby być może nie na miejscu, czy coś w ten sposób. Tak, w trawie dostrzegacie świerszcze, które skaczą sobie źdźbła na trawę, na źdźbło na trawę. Co jest zastanawiające, gdyż w klimacie kraju kraba jest na świerszcze za zimno. Absolutnie nic mi to nie mówi. To światło i ciepło rokugańskiego słońca nagrzewa ziemię, pozwalając im skakać ze źdźbła na źdźbło. No dobrze. Ciepło dzisiaj wyjątkowo. A to prawda. Kręcą się jacyś wieśniacy? Tak, ale z uwagi na to, że oczywiście wy jesteście ponad nimi, to nie zwracają na was w bardzo kulturalny sposób uwagi. Po prostu nie patrzą na was. No odpowiada mi to. Ja też staram się ich raczej ignorować, chociaż tak rzucam tylko okiem, czy coś wyjątkowo dziwnego nie robią. Nie no, trzymają tam kosze z rybami, niosą sieci, niektórzy siedzą i rozplatają sieci. Typowa wioska rybacka. Mm. Kakita-san, pamiętasz, gdzie jest ten rybak? Emon chyba się nazywał, ten, który odnalazł ciało. Nie mam pojęcia, będąc szczerym. Obawiam się, że no teraz z nim nie pomówimy. Myślę, że to może być następny krok, jaki możemy podjąć. Teraz jednak zobaczyłbym, co dzieje się, co zostało w tym domu. On został oczyszczony, prawda? Nie. Tylko ciało zostało wyniesione. Wydawało mi się, że on coś wspominał, że miejscowy Shugenja już zajął się czyszczeniem. Tak, żebyśmy my tego nie musieli robić. Czy mogli wejść, bo normalnie w nie miejscu morderstwa to tam oczywiście jest za dużo negatywnej siły, z którą samuraje nie powinni mieć do czynienia, jeżeli nie zostali do tego wyszkoleni. Tak, tak. No, złe kij i tak dalej. No, chodźmy. No dobrze. Co takiego robi Mirumoto i Rangun? Po tym, jak już skończyłem rozmawiać z Shoryu, wyszedłem, żeby dołączyć do Kakity i Shosuro. Widzisz, jak oddalają się ich sylwetki tam w dali. Oczywiście jest to Skorpion i
drugi żuraw, więc dosyć się wyróżniają na tle kolorami swoich kimono. Mhm. To razem z moim przybocznym idę za nimi powoli. Okay. Środkiem, tak jakbym był na swoich ziemiach. Prawidłowo. Czy jest wielkie błoto? Czy w miarę to słońce rozgrzało i trochę wszystko zaschło? Ziemia jest już odpowiednio spieczona, więc nie musisz się przejmować. Ale oczywiście chodzić boso nadal nie powinieneś. Zastanawiałem, że ten niezwykły widok, że drogi żuraw z skorpionem bez żadnej lektyki, żadnego konia... Coś jest na rzeczy. To jest bardzo mała wioska. Myślę, że ruszę również ku spotkaniu. Dobrze, więc niedługo później wszyscy docieracie pod dom zamordowanego Shugenji, gdzie nadal widzicie ślady włamania, czyli na dobrą sprawę rozerwaną papierową ścianę. Widzicie, jak wewnątrz nadal wszystkie meble są porozrzucane na lewo i prawo. Natomiast za wami, tak pod stronę słońca, możecie dostrzec stojący domek, w którym tak jakby na zewnątrz siedzi sobie jakaś kobieta, która jest nakryta kapeluszem i sobie popala fajkę. Jak daleko to jest? Jakbyście mówili do siebie teraz, to by was usłyszała. No to jest to osoba, z którą będziemy chcieli porozmawiać. Ale zobaczmy, co jest w środku. Znaczy ja bym na razie rzucił okiem na zewnątrz, jak wyglądają te ślady włamania. Czy to są drzwi wyważone po prostu, czy jakiś zamek otworzony, czy może ktoś rozdarł kawałek ściany? To definitywnie był brutalny atak na ścianę. Zgodnie z tym, co możecie pamiętać z tego, co wspomniał wam Meisho Zonisei, w jego opinii wygląda to na jak prawdopodobnie atak złego ducha, który być może został przyzwany przez Makoto, jeżeli wierzyć temu, że faktycznie praktykował mroczną sztuchę Maho. W waszym rozumieniu mroczny duch jest na dobrą sprawę jakiegoś rodzaju zombie, które zostało przyzwane, żeby pewnie zamordować Shugenji. No tak, coś napełnione mocą Fulenga. Okej, w porządku. Podejrzewam, że nie zachowały się żadne ślady wokół domu po takim czasie już i też czyszczeniu i ruchu innych osób. No, najprawdopodobniejszym, najbardziej sensownym śladem, którego byście się spodziewali, byłyby ślady stóp w trawie, ale faktycznie po tak długim czasie między zabójstwem a waszym przybyciem nie da się już rozróżnić, czy ślady tutaj należą do ludzi Niseya, czy do zabójcy. Tak myślałem. Dobrze, za tobą, Kakita-san, i wskazuje na drzwi do wnętrza domu. To ja się tylko elegancko skłaniam i wchodzę. Dobrze. Rzucając przez ramię okiem, czy... Mój drogi Norimoto nie kombinuje nic za moimi plecami. Shosuro tylko w bezpiecznym dystansie, oczywiście tam półtora kroku wchodzi za Kakito. I co widzę? W środku dostrzegacie wszyscy ślady zrujnowanego domostwa, które wygląda dość standardowo, czyli dość spartańsko, jak na Shugenji. Jest definitywnie miejsce na jego matę, na której spał,
jego stolik, przy którym pił herbatę. Widzicie kapliczkę, która jest rozbita. I dookoła niej widzicie rozbite ślady ceramicznych miseczek. Widzicie też poduszeczkę, na której być może coś leżało, być może tam klękał Shugenja. I widzicie też, że tak jakby w pokoju obok, że w budynku jest tak jakby pokój obok, gdzie najprawdopodobniej zakładacie, że mógł spać Shugen. Nie Shugen. Mógł spać Mikoto. Ponieważ oczywiście Eta nie powinien spać w jednym pomieszczeniu z samurajem. Okay, czyli generalnie cały budynek jest podzielony na te dwie części, tak? Jako ten, tak. Tą główną, prawda? Gdzie jest miejsce, że tak powiem, gdzie Shugenja zajmował się swoimi rzeczami i miejsce, gdzie mógł spać, prawda, ten... Dokładnie. Nasz oskarżony o wszystko Makoto. Dobra. Ta poduszeczka właśnie, ale to już odpowiedziałeś na pytanie, bo chciałem się zapytać, czy to bardziej właśnie wyglądało, jakby były tu jakiś ważny przedmiot albo coś takiego, czy właśnie bardziej użytkowa była? No cóż... Ale możesz sobie rzucić, jeżeli to jakoś tak konkretnie interesuje. No tak, chciałbym się zainteresować właśnie, podejrzewam, że tu znajdował się być może ten artefakt, który został skradziony. Mhm. Tylko powiedz mi, na co to jest rzut? Tak, powiedz mi, czy masz jakieś umiejętności, które mógłbyś zastosować do tego? Dobrze, z czym śledztwo jest rzucane? Z inteligencją. No, czyli to jest twoje śledztwo plus ogień. Okej. Czyli to jest 5 i zatrzymuje wartość kręgu, co nie? Czyli 3 zatrzymuje. I niech to będzie taki średni test trudności, czyli 15. Okej. A w międzyczasie powiedz mi, czy widać jakieś ślady walki? Czy miejsce wygląda, jakby to było... Bo wiem, że nie żyje, ale czy to było zabójstwo na zasadzie, ktoś podszedł, wsadził mu ostrze w gardło i odszedł, czy raczej jest widać, że odbyła się tu jakaś walka? Z uwagi na to, że w pomieszczeniu nie ma ciała, nie jesteście w stanie się wywnioskować, jak wyglądał konflikt Shugenji z napastnikiem. Natomiast po fakcie, że miseczki przy kapliczce są rozbite, prawdopodobnie do czegoś podobnego. No właśnie o to mi chodzi. Szukam, czy nie ma jakichś, wiesz, śladów po mieczu, w podłodze, czy w ścianie którejś, czy pod latami sprawdź tatami, tak, co nie, gdzieś tam, może ktoś coś przeoczył, prawda, bo... Nie, w tym pomieszczeniu konkretnie nic pod matą na przykład się nie znajduje. No to idę od razu do tego mniejszego. Mhm. Tutaj jest moje pytanie. Masz świadomość tego, że na tej macie spał Eta? W jaki sposób ją podniesiesz? Mimo jakiegoś kija? Czegokolwiek? No i ty to będziesz podnosił. Nawet już nie zrobisz to kijem. Ale nie ręcznie. Zresztą... Trzeba zrobić, co trzeba zrobić. Czy widzę Smoku, mógłbyś mi pomóc? Ale rzeczywiście, nie ma żadnego problemu. Wchodzisz do mojego pomieszczenia, które jest... Cóż, mocno powiedzieć, można zaciemnione ze względu na to, że w domu nie ma żadnego źródła światła i widzisz, że... No, obok Kakity właśnie leży taka dosyć ubrudzona mata. Musielibyśmy się tutaj rozejrzeć. Dałbyś radę zerknąć, co jest, czy pod matą coś nie jest ukryte, a ja sprawdzę pozostałe miejsca. Najmniejszego problemu. Ty oczywiście również masz świadomość tego,
że na tej macie spał Eta, a ty nie powinieneś mieć jakiegokolwiek fizycznego kontaktu z materią dotkniętą przez wielu ludzi. Przez głowę mi przechodzi, ileż skorpiona w tym żurawiu? Wiecie, myślę, że nawet jak mam tego świadomość, to prowadzi to do dobrego czynu, nawet nie do rozwiązania sprawy, tyle do pomocy, bo zostałem do niej wezwany. Będę mógł się z tego oczyścić, nawet wewnętrznym ogniem, więc jak najbardziej podejmę się tej czynności. Dokładnie tak, na to liczyłem. Tak dokładnie, tak przysunę, otworzę, jak nic nie będzie, to zwinę i włożę. Ponieważ nie przystoi zgodnie z kodeksem Bushido, żeby widzieć słabość innych samurajów, to Asahina nie wejdzie razem ze swoim pomocnikiem do tamtego pomieszczenia. Nie poprosi, nie wyda rozkazu swojemu pomocnikowi, żeby to zrobił, tylko będzie przyglądał się pieczołowicie tym pięknym zdobieniom, jakie znajdują się na tej pobitej ceramice. Ale chciałbym tak naprawdę mocniej przyjrzeć się tej kapliczce, żeby dokładnie zrozumieć, czym zajmował się nasz Genja zamordowany. Mm-hmm. Może znajdę, będę też szukał wskazówek, które pomogą mi ustalić, co to jest za artefakt, który został skradziony dokładnie, bo chyba tego nie wiemy. Właśnie nasz składkąt sobie na to rzucił. 21 miałem. Tak. 3 maksymalne, więc tak. Tak, więc jak najbardziej ci się udało to zdać. Z całą pewnością jesteś w stanie się domyślić, że na tej poduszce leżała jakiegoś rodzaju maska. Być może jest to maska, o której Nisei wspominał w swoim liście. Natomiast ty, Ronbunie, rzuć sobie proszę... Shintao? Śledztwo? Będzie. Śledztwo będzie najlepsze. Nie ma różnicy dla mnie. No. Bot, nie herbaciarnia, dobra. A czy ja coś odkryłem? Tak, zaraz do ciebie wrócimy. Okej, wystarczy ci pewnie, bo test był na 15. Tak więc przyglądając się miseczkom, dostrzegasz na nich ślady krwi. Co jest dość niepokojące, biorąc pod uwagę, że z krwią mają raczej kontakt jedynie Eta, a jest to kapliczka, z której korzystał przede wszystkim wasz Shugenja. Ale to jest na zasadzie takiej, że one służyły do tego, żeby krew była w nich trzymana. Nie było tak, że ta krew chlapnęła na nią w momencie morderstwa. Nie, właśnie przyglądając się tej rozbitej ceramice, widzisz, że jest tam po prostu definitywnie nawet niedomywany ślad krwi. Więc no, najpewniej właśnie była w tych miseczkach ta krew przechowywana. Tak, natomiast wracając do smoka, faktycznie po zrolowaniu maty Eta widzisz pod nią klapę, która jest takim kółeczkiem, żeby podnieść. Czekaj proszę chwilę. Chciałbym wyjść z tego pomieszczenia, stanąć przy tej dziurze w ścianie i tak bardzo szybko zerknąć, czy ktoś nie obserwuje akurat tego budynku, tak szczególnie po tym, jak my weszliśmy tutaj.
Ściana jest od tej strony budynku, która nie wybiega na ten sąsiedni budynek, pod którym babcia pali fajkę. I przyglądając się, nie zauważasz nikogo. Uznaj to za bezpieczne. To wrócę do klapy. To jak już wracasz, to się do ciebie odwracam i pytam, co się stało. Wolałem się upewnić, jakieś dziwne przeczucie mnie przeszło. Po plecach się czasami nikt nas nie obserwował, jak chodziliśmy do budynku. I jak? Wydaje się czyste. To dobrze. Pragniemy się tym znaleźliskiem podzielić teraz, czy chcemy zostawić im ich część wiedzy i śledztwa, gdy już się dowiedzą wszystkiego? Czy w tym pomieszczeniu jest coś jeszcze, oprócz tej klapy? W sensie coś znalazłem jeszcze innego, co mogło być podejrzane? Nie, to jest definitywnie takiego rodzaju dostawka, że ona tutaj została zbudowana dokładnie dla tego Eta. Gdyby on nie mieszkał w tym budynku z Shugenjo, prawdopodobnie byłby to szalet. Okej. Okay. No myślę, że warto byłoby podzielić się wiedzą na temat tego znaleziska. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Cieszy mnie to. Siadam na podłodze i będę czekać, aż wszyscy przyjdą. To ja, widząc, że on siada, wychodzę. Jak tam Kakita? Chodźcie, zobaczcie. Idę. Coś znaleźliście? Na tej poduszeczce zapewne był ten artefakt. A ty, Asahina-san, znalazłeś coś? Widziałem, że przyglądałeś się tym łuseczką. Zaciekawiły mnie te wspaniałe ornamenty. Głównie kłosy żyta i te dzbany tutaj obok znajdujące się. Trochę mnie zastanawiało, co to może znaczyć, ale uwaga ma została skierowana na ich wewnętrzne, dlatego że tak jak w człowieku, może najważniejsze jest wnętrze, tak jak wnętrze samuraja jest najważniejsze, a nie to, to ono prowadzi jego miecz. Tak i to, co się znajdowało w tych miseczkach. A muszę niestety zanotować, iż tutaj była używana krew do pewnych rytuałów. Nie wiem jeszcze jakich, bo chętnie bym to zbadał, jeżeli miałbym więcej czasu. Właśnie chciałem się zapytać ciebie, Asahina-san, czy to normalne, że przy tej kapliczce znajdują się właśnie miseczki do przechowania krwi, ale może to jest bardziej pytanie do Shoryu. Zależy, jaką chcesz odpowiedź usłyszeć. W 20 słowach lub krótszą, Asahina-san. Nie. Wyśmienić. Ale nie wiesz tak naprawdę, czy on udziela ci odpowiedzi. Wiem. To surowo wie, że nie wie, więc wyśmienicie. Więc Kakita-san prowadź. Zapraszam. I robię im miejsce, tak żeby mogli wejść do środka. Próbuję nie podpłynąć się o Shosuro. Dobrze, no to jak przepuszcza mnie Kakita-san, no to przechodzę. Już raz go przepuściłem w drzwiach, więc... Jeden, jeden? Takie liczenie uprzejmości. Po pięciu jest nagroda. Masz rację, dam im nagrodę w końcu. Okay. Czy któryś z was otwiera tą pokrywę? Myślę, że zostawię honory dla znalazcy. Okej, okay, Mirumoto, czyń honory. Myślę, że to kółeczko jest takie większe, mogę je spokojnie chwycić, czy mniejsze? Większe takie. Takie specjalnie, żeby było niewygodne. Możesz się nawet zaprzeć rękoma. Myślę, że podejdę do tej klapy od tyłu i
żeby rozstworzyć przed pozostałymi samurajami, pociągnę do siebie. Czy robisz to jakoś tak powoli, czy jakoś wkładasz w to więcej siły? Ile w ogóle masz siły? Siły... 2. Okay, więc to jest dosyć ciężka klapa, więc widzicie, jak Mirumoto z oporem zapiera się faktycznie tymi nogami w ziemi tego pomieszczenia. To w ogóle też to, co zwraca ci uwagę, że tutaj podłoga nie jest wyłożona wykładziną, tylko jest tutaj czysta ziemia. Klepisko, no. I Mirumoto się tak zapiera, pociąga klapę powoli i ona się otwiera, wypuszczając pod ziemia. Nie do końca jest to nawet smród z tym chlizny, bardziej po prostu jakiegoś rodzaju gazy ziemne, które się ulotniły. Nie śmierdzi to jakoś wyjątkowo okrutnie i podle, ale nie jest to zapach, do którego ktokolwiek poza smokiem i skorpionem jest przyzwyczajony. Czy myślicie, że coś tam może być? Widzicie drabinę. Tam jest ciemno? Dosyć. Czy w tym głównym pomieszczeniu była jakieś źródło światła, jakiś lampion albo coś podobnego? Świeczki były przy kapliczce. No nie, no już w sumie jest zdesakrowana, ale no oczyścili ją, raczej bym tego nie brał. Nie ma żadnej pochodni, lampy, niczego. Ja myślę, na pewno nic, co by się nadawało do użytku. To ja myślę, że ja bym chciał rzucić dwa zaklęcia przywołania i stworzyć świeczki. Okay. Świeczki. Ze wszystkiego wybrałeś świeczki. Dobrze. To powie... Nie, to powie Ronbun po tym, jak już to zrobisz. Ja miałem inny pomysł, ale nie wiedziałem, czy oni mieli lampy te oliwne, takie... Nie, raczej na ziemiach kraba w takiej osadzie jeszcze nie mieli. Gdzieś w mieście cesarskim być może jakieś pomysły już zaczęły się pojawiać, ale tutaj nie. Technologia, lampy oliwne. Nie technologia, tylko to cholerna zaściankowość gejdżinów. Udało się. Okej, okay, dobrze. Ponieważ dosyć niebezpiecznie byłoby rozpalać ogień w papierowym domu. No, tylko świeczki, nie zapalone. Tak. Teraz będziesz rzucał na zapalanie. Nie, na ziemiałaka ognia. Wzywa kamień ognia. Zapal to. Dom staje w płomieniach. No to panowie, śledztwo mamy z głowy. Ja już wiem, kto jest tym współpracownikiem. I myślę, że jak stworzę powiedzmy 4 świeczki, to każdy dostanie jedną. Jak najbardziej. A ty poważnie przyzwałeś świeczki. Tworzyłem z ziemi. Tworzył. Dobrze. Mój drogi skorpionie, on tworzył, on nie przyzywał. To jest sztuka wyczarować tak zacną świeczkę. Biorę tą świeczkę. Prawda. Ustępują tylko tym, które widziałem u rzemieślnika u mnie w domu. Ktoś ma jakieś źródło ognia? Że ja zapalę. I odsuwam się od Sheryu delikatnie, tak. Ale ręka z moją świeczką pozostaje w miejscu, czyli tak. Okej. Reszta z was mogła zobaczyć, jak w tym momencie, kiedy zapytałeś się, czy ktoś ma może źródło ognia, jak Asahina zrobił taki malutki gest ręką znowu do swojego pomagiera, żeby ten nie rzucał się z chłupką i krzesiwem. Okej, też wyszło. Przyzwałem katanę ognia. Co? I zapalam wszystkim te świeczki. I tak na nią jednym cięciem. Chciałbym, jeśli mogę.
I to sobie patrzę na nią, że dopóki ja jej nie puszczę, to ona się będzie świecić, więc ona też może pełnić funkcję mojej świeczki. Więc ostrożnie będę się z nią obchodzić i sobie będę oświetlać. Jak będzie to niebezpieczne, to zgaszę ją. Mirumoto, chciałbyś mi wyjaśnić, dlaczego nie zaczęliśmy od płonącej katany? Nie wiedziałem, czy będziemy schodzić tam od razu, dlatego wolałem świeczki już na zapas przygotować. To skoro już masz ten płonący miecz, to ja swoją świecę gaszę. Śmiało, z tak odpowiednim do tego zadania narzędziem, możesz iść i rozświetlić nam drogę. Proszę, Ryu-san. Wskazuję mu dłonią na to zejście na dół, ale swoją zapaloną świeczkę trzymam w ręku, bo nie ufam mu. W razie czego zapalę od ciebie. Myślę, że oświetlanie drogi jest tym, co najbardziej lubię dla was robić. Wiemy. I tym sposobem oto skorpion i dwa żurawie puściły smoka w głębie ciemności. Niczym pozostałe fortuny, kiedy pozwoliły Lufengowi spaść w krainy cienia. Ja tylko po prostu... A niech idzie. Stoję wystarczająco daleko, żeby się upewnić, że jeżeli on wskoczył, a ty wspominałeś o jakichś gazach ziemnych... Drabina jest. Wszedł. On wspominał o gazach ziemnych. Jeżeli to wybuchnie, to chcę być daleko. Zobaczymy, jak bardzo na ogień odporny jest ten smok. Moi drodzy samuraje, trochę współczucia dla naszego towarzysza. Młodym jest jeszcze samuraj. Ależ nic mu się nie stało jeszcze. Jeszcze. Niepotrzebne współczucie osłabia. To słowo w ustach skorpiona jest zawsze napawające pewnym lękiem. Tylko się uśmiecham z pustym spojrzeniem. Cóż, na szczęście smok ma refleks. A Sakina... Ja jedynie obawiam się, że on zdąży przy okazji, sprowadzając śmierć na siebie, sprowadzić ją i na nas, albo przynajmniej solidne zagrożenie, więc... Czy czuję, że ktoś z nich schodzi? Czy raczej sam? Czuję dziwny zapach gazu. Jak coś, ja czekam, aż Shoryu zejdzie, prawda, żeby zobaczyć, czy tam jest w ogóle bezpiecznie, czy światło tam pada, prawda, coś mu się nie dzieje. No tak patrząc, jak schodzi, to widzicie, że schodzi głębiej, coraz głębiej, jeszcze głębiej. To ja się zatrzymię. Jak długa jest ta drabina? I widząc, że nie idą, nie będę mieć oczywiście do nich żadnych pretensji. Czymś muszą swoją słabość karmić, więc ja rzucę sobie kolejne zaklęcie. Nazywa się to inteligencja. Jest to zespolenie. Nie wchodzi się w dwóch samurajów na jedną drabinę. Generalnie nie przeszkadzać, Shoryu-san. Dwie osoby nie powinny wchodzić na jedną drabinę, to już niezależnie od stanu. Szczególnie, że my z Kakitą mamy pancerze, więc jakbyśmy się niepotrzebnie poślizgnęli. To byłbyś wspaniałą matą amortyzującą. Udało się. Chciałbym przyzwać ducha ziemi, która mnie otacza. I zresztą pytanie. Jakie zagrożenie czeka mnie schodząc w dół? Mogę mieć pytanie na mecie? Tak. Ile ty możesz mieć zaklęć na raz? Bo jak rozumiem, tą katanę masz cały czas działającą, co nie? Jest jakieś ograniczenie, czy nie? Nie, jest ograniczenie. Ilości zaklęć, jakie możesz rzucać, i to jest każdego kręgu masz tyle, ile masz kręgu. Czyli na przykład jak masz wody 4, to możesz mieć 4 zaklęcia wody tylko rzucone. I ono się odnawia na 24 godziny, jedno zaklęcie z danego kręgu. Ale jak gdyby na raz działających też nie masz ograniczenia. Nie ma ograniczenia. Okej, nie, bo nie wiem. Po prostu nie ale wiem, jak to jest. Zakręcia mają swój czas. Dobra. Czy ta katana generalnie, dopóki ja to chyba nie zemdleję, czy po prostu jej nie puszczę, ona jest? Co pierwsze nastąpi? Ja zawsze się zatrzymałem i czekam, aż duch się pojawi i mi odpowie. Takie duch się fizycznie nie objawia, jednak czujesz jego obecność w otaczającej cię na dobrą sprawę studni.
która odpowiada na twoje pytanie, i że w głębi ziemi znajdziesz mrok, a w powietrzu, które cię otacza, znajdziesz uśpienie. Górę. Już wraca. Czyli już zbadał, co jest na dole. Dobrze, że wszyscy tam nie wchodziliśmy. Ewidentnie byśmy się nie pomieścili. To prawda. Żeby było jasne, on nie szedł do końca. Tak, tak, no to zrozumiałem, nie, że zatrzymał się na drabinie, zadał to pytanie Karol i wraca. Więc co dalej? Więc? On wyszedł. Co tam znalazłeś? Zaczynając od postrzegania umysłem, doszedłem do ciemności. Wzrok nie mógł więcej powiedzieć, jednak ciało i duchy wspomniały mi, że powietrze jest niezdatne do zbyt długiego tam przebywania. Dlatego jeśli chcemy zejść niżej, musimy jakoś wywietrzyć ten tunel, tę drabinę, by dostać się do mroku, który czeka na samym dole. Żeby usprawiedliwić duchę, ja powiem, że to jest tylko interpretacja tego samuraja. Stan faktycznie może być inny. Nie, no jasne, no wiesz, ja tu... Jeżeli masz wątpliwości, zapytaj swojego lokalnego Shugenja. A jeśli mogłem też źle zrozumieć ducha, ale powiedział mi, że w powietrzu czeka uśpienie. Czy... Towarzysze, jeśli dobrze pamiętam, nikt nam nie wspominał, że pod domem Shugenja znajduje się coś takiego. Nie. Niestety. Ale nie wierzę też, żeby nie znaleźli tego inspektorzy miejscowi. Co jest jeszcze dziwniejsze, zważywszy na to, że klapa była przykryta. A może oni nie chcieli tego znaleźć i nawet jeśli znaleźli, sami tę klapę przykryli. To już myślę, że trzeba będzie się dopytać starszego wioski. Na razie zostawmy ją może otwartą. A sami popytajmy się sąsiadów, bo tutaj była ta sąsiadka Kioretsu, która mówiła, że coś tam chyba słyszała, być może coś widziała. Bo jak rozumiem, już w samej chacie nic nie znajdziemy. Już przeszukaliśmy wszystko, prawda? To może... Dobrze. Czyli chcesz powiedzieć, Skorpionie, że dla was ważniejsze są słowa jakiegoś Eta niż to, co prawdziwy samuraj mógłby zobaczyć na dole? Asahina-san, jak chcesz, to schodź. To nie jest tak, że chcę. To jest tak, że... Jak nie chcesz, to nie schodź. Ja pójdę porozmawiać i wychodzę. Myślę, że jeden żuraw w jednym miejscu, a drugi żuraw w drugim miejscu to bardzo dobry podział obowiązków. I wychodzę za nim. Powiedz mi, Ronbunie. Ja cię muszę mieć na oku. Jak twoje umiejętności zaopatrują się na tę sytuację? Trochę... Twe pytanie, myślę, sformułowane jest zbyt smoczo, jak na me niskie postrzeganie żurawia, który pływa tylko po wodzie. Chciałbym, tak jak i ty, czasem rozpostrzec swoje skrzydła i szybować w obłokach, ale nie dane mi jest teraz, gdyż muszę twardo stąpać po ziemi. Kurwa, no nie mogę się nie śmiać, jakby się tak śmiejecie.
Boże, jakie to było dobre. Za dużo nawiązań do popchnięcia kogoś w ten szyb było. Ale powiedz mi, czy smoki nie są szyjami tych łabędzi, co śpiewać nie chciały? Czy jest rzeczą łabędzia mieć szyję smoka i nie śpiewać? Ewidentnie, gdy ty studiowałeś poezję, ja pobierałem nauki w... Czekajcie, muszę sobie... Nie. Jesteście... w dodżo szmaragdowego czempiona. To w takim razie powiedz mi szczerze najbardziej, jak potrafisz. Przecież nie omieszkałbym cię okłamać, więc dlaczego w ogóle takie założenie w twych ustach? Wydaje mi się, że w tej chwili mi ubliżasz. Wydaje mi się, że chodziło o precyzję wypowiedzi, aniżeli jakieś konkretne kłamstwo. Chciałbym, żebyś powiedział prawdę nie tylko w jej istocie samą, ale też więcej, żebym mógł cię zrozumieć jak najlepiej. Czy oni sobie już mogą... W czasie tam stoi służący od młoda. Czy oni się już mogą wyzwać na pojedynek? Gdy ale ty wiesz, oni się tak pojedynkują, co nie? Ja mój płomienny temperament kształciłem i starałem się z ziemią jednoczyć. Może tobie nauki powietrza, wody czy oczyszczenia, które mogłoby tę groźbę ducha, którą usłyszałem, usunąć z naszej drogi i pozwolić na zejście swobodne. Ale jaka jest ta groźba? Sen, który czyha w powietrzu. Więc jeśli to powietrze albo sen z niego by zabrać, gdzie ja takich umiejętności jeszcze nie posiadłem, a może ty takie masz, z chęcią o tym bym wysłuchał. Samuraj odważny być musi. I to mówiąc, schodzimy. Czy każesz swoją służącemu czekać? Czy... Nie no, wiadomym jest, schodzimy. On idzie pierwszy, ja zaraz za nim. Z fortunami. Kurwa, żeby to żuraw musiał odwagą. Wydaje mi się, że wezmę jakieś szaty i przywiążę sobie trochę. Powiedzę się na drabinie. Chciałbym, zanim zejdziemy, puścić jakiś przedmiot i usłyszeć, jak długo będzie spadać. Najlepiej zapaloną świeczkę. Co upuścisz? Jakiś przedmiot, garnek, kubeczek. Kubeczek. Dobrze, przywołam sobie... rytualną miskę z krwią. Przywołam sobie ciężki... Nie przywołuj. Przestań nadużywać, proszę. Kami się wkurwią w końcu. Nie wiem, powiedzmy, że tam... Znajdziesz tam jakieś kamyki, przecież to jest ziemia, pewnie coś tam jest. I upuszczasz. No i faktycznie upuszczasz, ale specjalnie nie słyszysz tam żadnego jakiegoś głośniejszego dźwięku, więc... No najpewniej jest tam ziemia. Dobrze. Z moją płonącą kafaną. No tak. Okej, więc kiedy oni sobie schodzą w odmęty ciemności, gdzie czeka na nich ciemność i sen, przejdziemy sobie do Kakity i Shosuro. Dobrze. Wspaniałe to nasze towarzystwo. Tak. Tak, Kakita-san. Trafiło się. Mają jakiś... swoje zalety. Nie wątpię. Powiedz mi, masz jakiś pomysł, o co chcielibyśmy tą kobietę zapytać? Tak, chciałbym dowiedzieć się dokładnie, co widziała, słyszała i zestawić to z tym, co udało nam się tam odkryć lub co jest dosyć oczywiste.
No wszyscy oskarżają tego Makoto o to, co się stało. No, nie wydaje mi się za bardzo, żeby jakiś młody, głupi Eta był w stanie przyzwać mroczne siły. Ale zobaczymy. Czyli jesteśmy zgodni w stwierdzeniu, że to raczej nie jest on. Uważam, że jest małe prawdopodobieństwo, ale z nim też chciałbym porozmawiać, jeśli będzie taka możliwość. Niech uda nam się gdzieś go znaleźć. Tak, gdzieś tutaj była ta kobieta i tak wychodzę i rozglądam się. Sobie nadal siedzi pod swoim daszkiem na swoim... Nie przypomniałem sobie tego słowa. Przedsionku. No to i sobie tam pali fajkę. Ona nie jest samurajem, co nie? Ona, jak się zwracać do takich osób? W sensie... Ona jest zwykłym człowiekiem. Więc w zasadzie wy się do niej nie powinniście zwracać, ona się powinna zwracać do was. Podchodzę do niej. Tak jak podchodzicie obydwoje, to ona podnosi głowę spod swojego kapelusza, spogląda na was takim pełnym uśmiechem. Brakuje już paru zębów, ale w tych dziurach trzyma fajkę na przykład. Po czym mówi, niech słońce Hansei świeci nad waszymi duszami, czcigodni samurajowie. Czy mogłabym wam w czymś pomóc? Tak, tak. Ty jesteś Kyoretsu, tak? Takie me miano, czcigodny samuraju. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co dokładnie tutaj zaszło tej nieszczęsnej nocy. Ponoć coś widziałaś lub słyszałaś? Jesteś w stanie powtórzyć nam to, co powiedziałaś inspektorom, o ile oczywiście z tobą rozmawiali, a jeśli nie, no to po prostu podziel się. A zanosi się takim rechotliwym śmiechem, trochę jak Jabba, a właściwie ropucha, po czym spogląda na was z szerokim uśmiechem. Wybaczcie, czcigodni samurajowie. Zdaję sobie sprawę z tego, że sprawa jest niezwykle przykra. Zginął samuraj, jednak okoliczności tak na mnie działają. Ponieważ tutaj znowu się uśmiecha i śmieje do siebie głównie. Ponieważ faktycznie słyszałem wiele rzeczy z tego domostwa. Wiele okrzyków i nieprzyzwoitych dźwięków między czcigodnym Shugenjom, a jego... I tutaj robi taką przerwę smoka, wypuszcza dym, a jego chłopcem. Musicie mi wybaczyć jeszcze raz mój brak szacunku, postaram się odpokutować. Jednak okoliczności tej śmierci nie pozwalają mi nie myśleć o rzeczach, o których myślę. A są to? Cóż, musicie zrozumieć, że kobieta samotna jest. Mój mąż wiele lat temu zmarł na wodzie. Więc myślę o rzeczach, do których mogło dojść i rozumiecie, kiedy samotny samuraj bez małżonki ani kandydatki na żonę sprowadza do swojego domostwa Eta, który nikomu nic nie powie, z oddalonej osady. Myśli wędrują w różnych kierunkach. Wyśmienicie, Kyoretsu, ale nie o takie przemyślenia nam chodzi, o takie odgłosy, które stamtąd się wydobywały. Co możesz nam powiedzieć dokładnie, co się tamtej nocy wydarzyło? Słyszałaś coś więcej niż to, co zwykle? Właśnie o to chodzi, że nie, to znowu były nieprzyzwoite dźwięki, które dobiegały z domostwa czcigodnego Shugenji, zmarłego. Jednak tym razem zostały, można powiedzieć, brutalnie przerwane. Spodziewam się, iż być może
to, co miało pozostać tajemnicą, wyszło na jaw. I prawdopodobnie w ten sposób czcigodny samuraj zginął. Być może bronił swojego eta, być może to z jego winy zginął. Czy ja jestem w stanie jakoś sprawdzić, czy ona wierzy w to, co mówi, że jest szczere? Nawet specjalnie nie musisz, ponieważ wiele razy, no, wychowałeś się na dobrą sprawę wśród osób, które prędzej czy później zaczną myśleć tak samo, że ona jest jak najbardziej pewna tego, co mówi. Mhm. Że faktycznie słyszała jakieś dźwięki, które ona opisuje w ten sposób, bo niespecjalnie ma słownictwo, żeby powiedzieć, co konkretnie słyszała. A czy być może coś zobaczyłaś w tym czasie, kiedy te dźwięki zostały nagle przerwane? I wydaje mi się, że też usłyszałaś, kiedy ściana domostwa została zniszczona. Jak najbardziej słyszałam, jednak nie miałam przyzwoitości wyjść z domu w tak późną porą. Ja patrzę tak, ta chałupa jej, co nie? Ona ma jakieś duże okna? Takie oczywiście, że z tym zamknięte, prawda? Ale czy ma? Nie ma okien. Szpary między deskami nie są spore? A jakbyś się tak przyjrzał tym papierowym ścianom, to byś mógł faktycznie dojrzeć, że za fotelem bujanym faktycznie może się znajdować jedne lub dwie dziury. Takie dwa otworki, tak? Aha. Patrzę w tamtą stronę, patrzę na nią. Ale coś rozumiem, bo tak wyjście o tak późnej porze jest bardzo niebezpieczne i nie dostoi oczywiście, ale może jednak udało ci się tej przemożnej ciemności i zapewnie świetle padającym z domu Shugendża coś zobaczyć, być może w jakimś teatrze cieni na ścianie twojego domostwa? Próbuję ją po prostu przekonać, czy jednak coś nie zobaczyła. Tak widzisz, jak trochę w tym swoim wstydzie zakrywa się kapeluszem, zamyśla się na chwilę, paląc fajkę, po czym spogląda lekko rumiana. I odpowiada... Absolutnie nie zwracam na to uwagi, żeby jej jeszcze bardziej nie peszyć. Oczywiście, czcigodny samuraju, wybacz. Faktycznie nie wyszłam z domu, jednak widziałam, kiedy chłopiec Makoto wyszedł z domu jakiś czas po tym, kiedy hałasy ucichły. Wyszedł sam. Wyszedł drzwiami. Normalnie. Tak, otworzył drzwi i nie wyszedł tą dziurą. Zobaczyłaś może, jak wyglądał? Czy miał na sobie coś niezwykłego? Może ślady krwi albo jakieś szamotaniny, ubranie w nieporządku, coś trzymał w ręku? Trzymał jakieś zawiniątko ukryte w swoich szmatach, ale poza tym nie miał ze sobą nic. Też nie do końca widziałam, czy cokolwiek na nim było, rozumiesz? Tak, było ciemno, rozumiem cię doskonale. On również jest dość ciemnym człowiekiem. A ty już jesteś starszą kobietą i widzisz, tak. Nie widzisz wszystkiego, nie słyszysz wszystkiego, czego chcesz. Tak. W którą stronę się udał? Wskazuję ci kierunek. Najprawdopodobniej wracał do osady, z której został tutaj sprowadzony, z Sundami z Mura. To sąsiednie miasto, na dobrą sprawę. Dziękuję ci, Kioretsu. Jeśli coś sobie jeszcze przypomnisz lub nagle doznasz jakiegoś oświecenia dzięki fortunom, jeszcze przez jakiś czas będę się z moimi towarzyszami znajdował w tym mieście. Jak najbardziej, czcigodny samuraj. Jak najbardziej. Niech fortuny zapewnią ci długi i dostatni żywot. Wam również. Kiwam jej głową i odchodzę. Trzymając się na resztkach cierpliwości, odwracam się i idę za nim. Okej. Okay. A gdzie idziecie? Kakita... Być może rozmawiać.
Jak myślisz, co robią nasi towarzysze? Dalej dyskutują? Powiem tak. Bardziej jest to prawdopodobne niż to, że podjęli jakąś akcję. Natomiast być może pozytywnie się zaskoczymy. No, obchodzę, obejdziemy może ten dom Shugendża wokoło, tak jeszcze raz, żeby rzucić okiem i od razu nasłuchuję, czy tam odgłos ich burzliwej dyskusji teologiczno-filozoficznej dalej rozbrzmiewają. Powiedz mi, co ty sądzisz o tym, co ona powiedziała? Pomijając już całkowicie to, że bezczelności starczyło jej do odzywania się w sposób, w jaki się odzywała. I w pierwszej chwili zatajania prawdy. Myślę, że tu może być coś więcej niż tylko myślimy. Może ktoś rzeczywiście wykorzystał Makoto do czegoś, podsycając jego może jakiś... jego własną niepewność, problemy, czy może jakąś ukrytą chęć osiągnięcia czegoś. Jest to możliwe. Nie pasuje mi tylko w całej tej historii to, że ona nie widziała nic, jeżeli chodzi o czyjeś wejście, natomiast świetnie była w stanie słyszeć wszystko, świetnie była w stanie słyszeć, że dźwięki, które dochodziły z domu, zostały przerwane, że ten etap wychodzi. Ta najbardziej interesująca mnie informacja niestety nie została wypowiedziana. Jeśli bardzo dobrze rozumiem Kakita, to ona się po prostu zainteresowała dopóki stało się coś, zainteresowała się dopiero kiedy stało się coś niezwykłego. Wcześniej, cóż, jeśli to były jakieś regularne rzeczy, które się działy, to pewnie nie spoglądała nawet. No być może. Nic no. Dookoła nie ma żadnych śladów. Niczego. Czegoś więcej, nie wiem. Nagle drabina podstawiona na dach, czy coś. Nie ma nic. No nic. To chodźmy. Zobaczmy, co z naszymi towarzyszami. Okej. Okay. Więc wrócimy sobie teraz do Ronbuna i Shoryu, którzy w międzyczasie dotarli już na dno, można powiedzieć. Też kiedy w zasadzie już sobie doszliście na dno, tak jakby zdaliście sobie sprawę, że ta studnia na pewno nie została tutaj wybudowana, została definitywnie stworzona, najprawdopodobniej dzięki magii. Ponieważ jak już zeszliście sobie na dół, w zasadzie środek jest po prostu czymś między kapliczką a piwnicą, gdyż poza właśnie takim ołtarzykiem, pod którym znajdują się tabliczki gliniane, znajduje się również trochę waz, które są zakryte, oraz widzicie też na podłodze dość sporo kartek papieru. Czy czuję się jakoś lekko bardziej otępiały? Że nawet byłbym w stanie chwilę usiąść w pozycji do medytacji i skupić się na swoim oddechu, na swoich wewnętrznych odczuciach? Czy coś jest nie tak, jak być powinno we mnie samym? Znaczy, no jak tak się zastanowisz i faktycznie sobie usiądziesz, to dochodzisz do wniosku, że takie kurczę, taka fajna nawet cyrkulacja powietrza jest w tej piwnicy, tak chłodne jest, tak... Fajnie by się może tutaj nawet spało. No nie jest to nic nadnaturalnego. Pochylam się nad tymi kartkami, które rozrzucone są na ziemi, na tym klepisku, jak rozumiem, tak? No, wydaje ci się, że być może nie zostały tutaj rozrzucone, tylko być może jakoś wypadły, spadły. Dziwnym trafem zleciały z góry, rozumiem. No. Tak. I dokładnie to robię. Zabezpieczamy dowód rzeczowy numer 3.
O, ale wcześniej dokonajemy komisyjnego odczytu. Mhm. To będzie dosyć skomplikowany rzut. Dlaczego? Ponieważ jesteś w stanie ledwo rozczytać, co jest na tej kartce zapisane. Ale z uwagi na brak światła, czy to, że jest to źle zapisane? Że jest to źle zapisane. Czy tak ktoś... jakbyś odczytywał swoje notatki. A to spoko, to bez problemu. A czy mi byłoby łatwiej? A nie, tobie... No bo to jest po prostu no, beznadziejnie zapisane i to jest... To jest spostrzegawczość ze śledztwem. I powiedziałbym, że tak 25. Spostrzegawczość ze śledztwem? Czy tam inteligencja? Co tam jest napisane? A może być kaligrafia, inteligencja na przykład? Nie, kaligrafia ze spostrzegawczością. Tak, żeby rozczytać, a ten drugi, żeby zrozumieć. To ja zanim... Gędza potrzeba do przeczytania kartki papieru. To zanim zacznie się czytanie właśnie to komisyjne, ja też będę chciał się rozejrzeć po tym pomieszczeniu, czy nie ma gdzieś dalej przejścia, czy jakieś ślady, których tu nie powinny być, są, albo coś, co po prostu zwróci moją szczególną uwagę. Nie, poza tymi wazami i tą kapliczką, pod którą leżą zarówno rozbite, jak i jeszcze całe tabliczki gliniane, to nic nie ma. Nie powiedziałeś, jaki był poziom trudności. 25. No. Powiedział to, tak? Tak. Tak. To ja nie usłyszałem. To jeden zabrakło. Nie zabrakło jednego, bo zostawiam trzy. Bo zostawiasz tyle, ile masz kręgu. Dobrze. No to się nie udało. W takim razie chowamy to jako dowód numer 3. Zabieramy ze sobą. I to są te gliniane tabliczki, o których mówisz, tak? Czy to są kartki, to jest co innego? A te gliniane tabliczki, to jest co innego? To są dwie różne rzeczy. Dobrze, więc podchodzę do glinianych tabliczek. Tak. Na których też są wyryte rzeczy, z których jesteś w stanie wyczuć jakąś negatywną energię. Mhm. Ale żeby no, stwierdzić jasno, co to jest, to ponownie musiałbyś zajrzeć w głąb swego umysłu. Czyli tak jakby dokonać rzutu. Na co? Czy masz wiedzę o Macho albo Krainach Cienia? Nie. To znaczy w zasadzie masz, bo z automatu po prostu zapomniałem wam dopisać do kart, że każdy z was ma tam na jedyneczkę. No więc patrz. I to możesz rzucić też ze spostrzegawczością, ale jeżeli masz jakiś lepszy pomysł, to też bym mógł wysłuchać. A z inteligencją mogłoby być? Może. Co ja myślę, że próbuję. Okay. Również miałem takie aspiracje, żeby podejść do tej do tych tabliczek. Ale masz 20. No to jest 17. Jak się przerzucało, to był punkt pustki, tak się bym przerzucił. Tak, ale przyznam, już nie pamiętam, jak to konkretnie działa, czy to działa... Czy to w ogóle tak działa? Bo wydaje mi się, że to były po prostu dodatkowa kość, którą można było zatrzymywać i to się spalało przed rzutem. Się nie udało.
No w każdym razie. Ja bym chciał rzucić na intuicję. No. Dlatego, że ja nie chcę dokładnie zrozumieć, o co chodzi. W tej chwili chcę tylko dowiedzieć się ogólnego takiego zarysu, w którą stronę dalej powinniśmy pójść. Czy na przykład jakie pytania zadać tej starszej kobiecie, która będzie na górze, tak żeby z nami rozmawiała, a nie żeby zbyła nas jak jakichś gaijinów. Jak najbardziej. To jest 15 wtedy. No i nie ma opcji, już na dwóch kościach chodzi. Więc tak, zdajesz sobie sprawę, patrząc po w zasadzie wszystkim, co tutaj dookoła się dzieje, że jest to z pewnością jakaś praktyka nielegalna, patrząc na to, że musiała być dokonywana pod ziemią. No faktycznie te tabliczki nie zachowały się w takim stanie, żebyś je doskonale mógł rozczytać, żeby wiedzieć, co na nich jest. Więc musicie wystarczyć informację o tym, że było to działanie nielegalne. I był ale to nie... jakiś rodzaj magii. A, okej. Okay. Czyli nielegalna magia. No. Ile rodzajów nielegalnej magii jest w cesarstwie, jest to pytanie, które możesz zadać sobie sam. Jeżeli nie byłaby to nielegalna magia, to mnie by tu nie było. No. Czy odkryłeś coś niezwykłego? Jeden Kami powie tak, drugie Kami powie nie. Czyż nie jest tak, że jeżeli nie byłoby tutaj siły nieczystej, magia zakazana, zaangażowana w tą sprawę, to i nas by tu nie było? Wydaje mi się, że magia zakazana nie jest czymś, co wyznacza moją drogę, a drogą jest prawda, której na drodze stoi nie tylko niechciana przeze mnie i przez ciebie, drogi towarzyszu, praktyka. To pozwolę sobie odpowiedzieć tak, jak odpowiedziałbym każdemu podrzędnemu smokowi. Tak, wyczuwam tutaj ślady Maho i zakazanej magii. Nikt się nie spodziewał. Odwracam się. Odwracam się. I zaczynam się wspinać z powrotem po drabinie. No dobrze. Ja tak te chwile się zatrzymię. Myślę, jak się znam na tej czarnej magii. Tak się zastanowię po chwili refleksji, no skoro on już poszedł, to ja chociaż przepiszę z tych tabliczek jakąś treść. Ale on wziął ze sobą te tabliczki przecież. Ale nie mówiłeś właśnie. Okej, okay, to skoro wyszedł w swoim uniesieniu, będę się zastanawiać. Co go tak mocno... Nie kuś, bo ja tak zrobię. Jest. To myślę, że... chwilę postoję, mam nadzieję, że... nie spadnie z drabiny. A jak zobaczę, że... wychodzi, to sam zacznę się wspinać. Okej. Chociaż tak wewnętrznie w głowie... taka myśl bardzo szybka, bardzo krótka przebiegnie. Jakby taki silny podmuch z dołu byłby ciekawą sytuacją. Boże, ja pozwolę sobie przypomnieć, że w tej piwniczce znajdują się jeszcze wazy, które nie zostały zbadane, jeżeli kogoś to intryguje. To ja jednak przypomniałem sobie, że nie zrobiłem wszystkiego. Postał, pomyślał, o kurwa, wazy. No, że miałem trochę do zastanowienia się, gdy czekałem, aż Żuraw w ciężkiej zbroi po tej całej drabinie wejdzie.
Jakiej zbroi? Jakiej zbroi? Jakiej zbroi? Żuław jako jedyny ma tutaj jakokolwiek ten, jakikolwiek rozum i godność człowieka. Nie wszedł w zbroi do wioski. Dokładnie. Znaczy, ja też nie mam zbroi, ja w ogóle nie miałem zbroi na przykład. Ja mam tylko kimono. Ale wiesz co, no to w tym czasie zajmę się tymi wazami. W wazach znajdujesz alkohol i krew. Alkohol taki mi znany, czy rytualny bardziej? No jest to sake. Czyli i to, i to. Wiesz trochę na kolegów. Co ja myślę, że otworzę? Wyleję. O nie. A następnie wyjmę te butelki z krwią. Zobaczę, jak są świeże, czy już lekko zastygają i będę chciał powąchać, jak ta krew pachnie. Pachnie, jakby pochodziła z takiego raczej uboju. Plus, no jest nadal w stanie ciekłym, więc jest najpewniej utrzymywana w tym stanie jakimiś ziołami albo mroczną magią. To tylko potwierdza teorię Ronbuna o mrocznej magii. Czekam, aż Smok przyjdzie na górę i powie: Ronbun, miałeś rację. Nie powie tego. Tak, czy moja czekał postać... do końca roku Ganu. Czy moja postać coś może z tego wywnioskować? Jeszcze więcej, czy raczej po prostu to tej czarnej magii? Czy to, powiedzmy, nie wiem, każdy ma w piwnicy taką krew do rytuału? Znaczy, no biorąc pod uwagę, że na górze Ronbun znalazł miseczki, które były ujebane krwią, a tutaj znalazł w zasadzie cały zapas krwi, więc no najpewniej jakoś to łączy ze sobą. I też patrząc na to, że ta piwnica była ukryta pod matą Ety, więc nikt poza tym Etą teoretycznie nie mógł tutaj zejść, no to śmierdzi to. Nie mówię tutaj o gazach ziemnych. Wydaje mi się, że zabiorę jedną butelkę i będę zmierzał do wyjścia. Dobrze. Okej, okay, więc chwilę później wychodzicie. I widzicie, jak Kakita i Shosuro czekają na was. Co udało wam się ustalić po przesłuchaniu świadka? Pani Kioretsu widzi i słyszy dużo rzeczy, którymi niekoniecznie chce się dzielić. Powiedziała, że... Zasugerowała bardzo mocno, że w Hasie Shugenja dochodziło do niechwalebnych czynów między nim a jego Eta. Ale... Poza tym mówiła, że w noc tego wydarzenia ten Eta wydostał się stąd, wychodząc z drzwiami i prawdopodobnie zabrał ze sobą tą maskę, która się tu znajdowała. A co wam udało się ustalić? Co znaleźliście w tej piwnicy, o której Kami mówiły, że usypia? Ja nie wiem, co wymyślił Smok, ale nie uśpiło to mej czujności. Poszedłem tam odważnie, niczym samuraj. I znalazłem 3 dowody rzeczowe. Wszystko, drogi... Mój drogi Skorpionie, będziesz miał w raporcie. I z taką podniesioną głową w końcu
jest tak w zasadzie, kurwa, w końcu to ja wykazałem się większą odwagą. Przechodzę tak przed tobą, przeparadowuję wręcz. Jakbym mógł latać, lewitować, to bym lewitował. On nie jest z klanu żurawia, on jest z klanu pawia. W końcu zachował się jak samuraj. To teraz ja stanę przed naszym skorpionem. Wyszedł samuraj z klanu psa. Ze swoim obowiązkiem. Czy ja mam aż taką chwałę, że oni stają przede mną i zdają raporty? Nie. Tylko rzucam okiem na drzwi na z tyłu, czy to się, ze wzrokiem, czy to się dzieje naprawdę, co nie? Tak jak już mówiłem. W raporcie. Zacnę nam się trafiło towarzystwo. Zmienicie. To tak staję, rozkładam ręce, trzymając tę butelkę. Ja raportów nie składam i dzielności z drażliwością i pochopnym działaniem nie mylę. I to powiedziałem nawet głośniej. Co? I to czego? Już mógł być atak personalny, jeśli ktoś chce tak to odebrać. Czego nie mylisz, bo nie dosłyszałem. Jeszcze raz. Już odszedłeś. No to nie wiem, na metę teraz to powtórzę. Dzielności nie mylę z drażliwością i pochopnym działaniem. I teraz tak. Niestety. Gdzie widzisz pochopność w działaniu? Mój. Nie, nie, nie. Czaki. Nie, Kakitasan, proszę, nie. Gdzie widzisz pochopność w działaniu, mój drogi towarzyszu, zapalający płonący miecz w papierowym domu? I wychodzę. Tak jest takie. Shoryu-san, tak, oni... co to za butelka i co się tam znajdowało na dole? Daj mi sekundkę. Tak jeszcze krzyknę dla osoby, która wychodzi. Cieszy mnie, że znasz niebo i ziemię, a przynajmniej zwycięstwo. Bo jeszcze tego nie pokazałeś. Nie no, trzeba mu przyznać, przynajmniej jest ceremonialny bardzo. Jak prawdziwy szukiędrze. Nie to co jakiś tutaj. Gdy byłem na dole tej piwnicy, odkryliśmy z Ronbu razem tabliczki gliniane, ponoć świeczące o czarnej magii, teksty, którymi on się zajął. I nie wiem, czy ta czarna magia już trochę na niego nie wpłynęła, bo zaczął bardzo mocno się unosić. Raczej prawda stała mu się mocno przysłoniona. Nawet to, co duchy twierdzą, przypisał mi, co jest dla mnie ciekawą rzeczą, a jednak jakąś obrazem dla duchów. Jednak ja w mojej spokojnej naturze nie uniosłem się i skupiłem na śledztwie, które jest dla mnie tak ważne. Shoryu-san, i znalazłem jeszcze jedną rzecz. W 20 słowach lub mniej. Znalazłem jeszcze jedną rzecz. Krew, która nienaturalnie trzyma swą jakość w butelce. Nie jestem wielkim detektywem. 5. Ani znawcą spraw jak ty. Koniec. Przekazuję ci to. I sam wydedukuj, co ona znaczy. Dziękuję. Shoryu-san, niestety nie znam się za bardzo na tym. Pozwolę ci zatrzymać ten pojemnik krwią, która jest zapewne przesiąknięta jakąś mroczną magią. Spotkajmy się może na zewnątrz, bo chciałbym się też dowiedzieć, co Asahina-san zdołał wywnioskować. I wychodzę. Jak wyjdziesz, to będziesz świadkiem następującej sceny, gdzie Asahina Ronbun przechadza się powoli w koło pod drzewem wiśni, które znajduje się w sadzie obok tego domu.
tak z rękami za sobą skrzyżowanymi, tutaj gdzieś tak troszeczkę powyżej dupy swojej własnej, a jego białe, śnieżnobiałe kimono z monami żurawia oraz szmaragdowego czempiona mocno odcina się na tle tej pięknej zieleni i dyktuje swojemu słudze, który tak drepcze za nim, podreptuje w tych swoich typowych japońskich butach, czyli taki kawałek drewna i pod tym jest taki kawałek drewna w kształcie litery, się litera T z tego robi. I sandał nazywa. Tak. I w notatniku zapisuje. Następnie znaleziono dowód rzeczowy numer 2. Kartki z nieczytelnym tekstem. Pozwolisz, że ja coś zostały... w tym czasie? Widzisz, że siedząc klęcząc właściwie kawałek obok, Kakita Jin próbuje się uspokoić, widziałeś to już milion razy, kuca sobie, gra na flecie, próbuje się totalnie uspokoić, bo go roznosi już cała ta sytuacja. Podchodzę do Kakity. Tak, ignorując absolutnie, że próbuje się uspokoić i gra na tym flecie. Tak. W końcu jestem skorpionem, tak. Myślisz, że Asahina pobrudził sobie kimono schodząc tam na dół? Przerywając grę tak, żeby... Grając tak, żeby w przerwach między taktami móc ci odpowiedzieć, mówię, że... Byłoby to niezwykle interesujące zobaczyć go mierzącego się z brudnym kimono przez resztę dnia. I gram dalej. Myślę, że na pewno ma jakiś zapas, który nosi ze sobą jego sługa. 40 sztuk zapewne. To raczej w lektyce. No przy sobie pewnie jest jeszcze jedno na pewno. Musimy chyba jeszcze znaleźć tego Emona. Rybaka, który znalazł ciało, żeby dowiedzieć się dokładnie, jak ono wyglądało. Może coś jeszcze pamięta. Kończę grać. Chowam flet. Wstaję i mówię, jeżeli mamy jakkolwiek pchnąć to śledztwo dalej, to wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić teraz. No, tylko kiwam głową i tak jeszcze spoglądam jeszcze raz na Kakita i tak mówię. Natomiast... Polepszyłeś się we flecie. Musisz uważać na swoje zdrowie. Musisz... Za często się denerwujesz. Prawda. Otrzepuję pył z kolan i ruszam za Norimoto. Asahina kończy dyktowanie raportu. Natomiast... Po przesłuchaniu sąsiadki Ginto, Kioretsu Kun, nie stwierdzono niczego ważnego. Sugestia przesłuchać profesjonalnie. Yes. To cóż, idziemy w takim razie do naszego rybaka? Tak, oczywiście. Idealna propozycja, Asahina-san. A spoglądam do tyłu. Shoryu idzie za nami? Shoryu medytuje. To może nie przeszkadzajmy mu w medytacji? Nie no, oczywiście, Asahina-san, nie powinniśmy przeszkadzać naszemu wspaniałemu smokowi, kiedy zagłębia swój wewnętrzny świat. A słyszycie więc... natomiast, jak Kioretsu zaczyna zanosić się jakiegoś rodzaju śpiewną melorecytacją. A więc Asahina-san, prowadź, jak przystało na żurawia. Dobrze. I wskazuję ci ręką drogę. No, czekam, aż pójdzie przodem. W końcu jest bardziej czcigodny. Ależ nalegam. Nie, to jestem absolutnie niegodny. Asahina-san. Będę się kłócić, który wejść pierwszy.
Czekam do trzeciego, no nalegam i idę. No właśnie. I dlatego powinien być pierwszy. Nalegam. Idę. Widzę, że twój współtowarzysz z klanu Żurawia ma w sobie więcej ducha odwagi, niczym prawdziwy samuraj. Idę za Kakitą. Zobaczysz, drugi atak w odwagę naszego Żurawia. Drugi atak to jest... I dwa słyszał. Znaczy, tym razem zaatakował Kakitę. Powiedział, że on ma więcej niż normalny... A dobra, dobra. Nie spodziewał się. Tym razem ubliżył Kakicie. Nie odbieram tego jako obelgę. Chociaż nie wiesz, bo to wstąpią. Tak uznałem, że to był komplement. Najlepsza obelga jest taka, żeby się odebrać jako komplement. Każdy odbiera jako to obelgę dla kogoś innego, co nie? Dokładnie. Idziemy. Idziemy. Okej, więc niedługo później, szukając między rybakami, znajdujecie Emona, który na dobrą sprawę, którego rozpoznajecie po tym, że kiedy widzi was, zaczyna tak delikatnie mu odbijać w taki tylko podejrzany sposób. Tak się próbuje ukryć między pozostałymi rybakami. Ja kieruję swe kroki bezpośrednio do niego. Tak, żeby wiedział, że jak będę podążał za nim, tak jak przeznaczenie, nie ucieknę przed nim. Tak widząc, że się zbliżasz, to przyjmuję taką z lekka błagalną pozę, tak ściskając rączki i takie się kłania bardzo energicznie. Czcigodny samuraju, niech światło Imperatora świeci nad twą duszą, niech prowadzi cię przez ścieżki fortun i niech trzyma cię z dala od ciemności Lufenga. Kiwając głową do Norimo, to sugeruję, żeby stanął po prawej stronie, a ja po lewej. Staję i z wielką ochotą przysłuchuję się, jak Asahina poprowadzi tą rozmowę. Czy mógłbym sprawić ci radość, wypełniając twoje pragnienia, czcigodny samuraju? Chciałbym usłyszeć od ciebie pewną historię. Mam wiele historii z nadwody. Jestem w stanie opowiedzieć je wszystkie, jeżeli tego pragniesz, czcigodny samuraju. To wspaniale. W takim razie przejdźmy się. I ruszam. Odwracam się i zaczynam iść. Tak robiąc mu miejsce po swojej lewej stronie. Słyszysz jego kroki za sobą. Lekko sprawiam tak, żeby on szedł te pół kroku za mną tylko. Prawie, że na równi. Jak rzadko. A powiedz mi, drogi Emonie, co wydarzyło się 3 noce temu? Tak, bo to 3 noce temu było. Tak, tak. Widzisz, jak w zasadzie się całe jego ciało się spina, kiedy jest w połowie kolejnego ukłonu. Po czym odpowiada: czcigodny samuraju, tak, 3 noce temu miało miejsce morderstwo naszego czcigodnego Shugenja, którego ciało znalazłem następnego poranka. Leżało zamordowane w jego domostwie. Ślady katany wbite w jego ciało, miecza brak, ety również brak. Ja tak przystaję. A powiedz mi, jaka to była katana? Czcigodny samuraju, nie wiem, nie znam się na mieczach, nie jestem kowalem, wybacz. Więc skąd wiesz, że była to katana, a nie wakizashi? Wybacz. Albo tamto. Wybacz moją opieszałość, czcigodny samuraju. Nie wiem, odpowiedziałem najprawdopodobniej z przyzwyczajenia. Czyli często takie morderstwa widywasz?
Nie, czcigodny samuraju, to pierwsze morderstwo, które miało miejsce za mojego życia w tej wiosce. Po prostu, kiedy czcigodny pan Meishozo Nisei również mnie zapytał o to, również odpowiedziałem mu, że była to katana. Wybacz. Nic nie szkodzi. Taki rybak jak ty przynosi wiele darów z oceanu. I to moje jest... życie to służyć. Właśnie. Właśnie. Ruszam znowu powoli. On za tobą. Powiedz mi w takim razie, co zwróciło twoją uwagę tam, gdy znalazłeś to ciało? Jakbyś tak teraz sobie miał przypomnieć, to taka rzecz, która najbardziej ci się rzuciła w oczy. Potem będę mu zadawał pytanie w stylu, a co ci się najmniej rzuciło w oczy? Potem spytam się go, po co tam był. Potem znowu zapytam się go, co mu się rzuciło w oczy. Potem spytam się, czy osoba, która miała katanę, była lewo czy praworęczna, bo nie wierzę, że ktoś, kto jest rybakiem, może wiedzieć, że to są katany. Bardzo mi się to nie podoba. Chciałbym sobie rzucić na śledztwo. No proszę cię bardzo. Żeby go porządnie przepytać, bo to nie będzie pięciominutowa rozmowa. To będzie mniej więcej półtorej godziny chodzenia i maglowania tego biedaka. Proszę cię bardzo, to będzie dziesiąte. Z intuicją jest ten przepytywanie, bo jest rozpisane w śledztwie. Śledztwo jest... nie no. Jest z różnych. W zależności co się robi. Umiejętności śledztwa jest rozpisane. Są trzy chyba tam. To nawet lepiej dla mnie. Mówisz dyszka, tak? Tak. To ja bym chciał podbić o 5. Dobrze, czyli 15. Żeby... ja bym chciał powiedzieć, co ja chcę z tego mieć, tak? No. Za to podbicie. ja chcę, żeby... potem móc tak napisać raport, żeby był idealny, jeżeli chodzi o to przesłuchanie. No, oczywiście. 7, 6, 5, stykło. 13, tak, 15, stary, no jest. Dobra. Więc ogólnie z tego przesłuchania dowiaduje się, że znalazł go, ponieważ Kyoretsu rano krzyknęła, że jest dziura w ścianie, więc no, wiedziony ciekawością wlazł i sprawdził. Znalazł tam jego ciało, które leżało w kałuży krwi. Mówi, że go nie dotknął, żebyś nie pomyślał sobie, że jest jakimś eta. Faktycznie znalazł ślady miecza, w sensie no, w ten sposób najpewniej zginął, bo bardzo dużo krwi z niego wypływało. Natomiast co zwróciło jego uwagę najbardziej, to fakt, że miał przetrąconą szyję też. Więc to było bardzo skuteczne zabójstwo. Co najmniej zwróciło jego uwagę, to jakiekolwiek zniknięcia rzeczy. Więc na przykład no, on nie zwrócił uwagi na poduszeczkę, że tam czegoś na niej nie było, więc nie podejrzewa, że motywem mogła być kradzież. Mówi też o tym, że próbował znaleźć Makoto, ale nie odpowiadał, więc najprawdopodobniej albo został jakoś porwany przez zabójcę, albo to on zabił, albo... albo on zabił, albo uciekł, albo został porwany. O. Mhm. Przez całe śledztwo cię przepraszam, że tam mówił o tej katanie. Dobrze. Jeszcze moje pytania były też nacechowane trochę w tą stronę, żeby dowiedzieć, czy to upuszczenie krwi przypadkiem nie byłoby rytualne. No on jest rybakiem, więc nie ma pojęcia o takich rzeczach. Tak, ale ja mu mogę zadać pytania pod tytułem, ja też jako gracz nie będę wiedział, ale czy na przykład widział ślady jakieś, coś namazane tą krwią, albo czy widział, że nacięcia były, było więcej nacięć, czy
postać była ułożona w jakiś specjalny sposób. Wszystko to mieliśmy pewnie, przynajmniej żuraw pobierał nauki w dojo. Nie wiem, co wtedy robił smok. Jak sam powiedział, nie. Co? Ale tak, z odpowiedzi dochodzisz do wniosku, że jak znalazł ciało, ono po prostu leżało w kołyże krwi z tą przekrąconą szyją, więc najprawdopodobniej możesz dojść do wniosku, że mu tą szyję przetrącono i żeby, nie wiem, jakąś magią się nie wskrzesił czy coś, żadnych zabezpieczeń, to jeszcze go przybito mieczem na dokładkę. Okej. Żadnych wniosków na temat rytualności tego zabójstwa nie jesteś w stanie wyciągnąć. Mhm. Dobrze. Macie jakieś pytania, które chcielibyście dorzucić? Tak pytam bardziej topowo. No. W sensie... Nie, zostawiamy ci przesłuchanie. Jeżeli obrałeś taką formę, to ja w pewnym momencie po prostu się oddaliłem i stwierdziłem, że to nie jest warte mojego czasu. A ja z chęcią posłucham. Czy Shory w międzyczasie być może dołączył do przesłuchania? Czy postanowił dalej medytować? Shory, gdzie oni... Bo ja w sumie byłem w tym budynku, jak oni wyszli i zaczęli dywagować. Ja myślę, że ja mogłem po prostu pójść po Shoryu, zobaczyć, czy wszystko nie dzieje się coś ciekawszego. Oddycha, nie skoczył z powrotem na dół. To ja jeszcze... Myślę, że w tym czasie musimy zrobić jedno przyzwanie. I zapytać się ducha w tym pomieszczeniu. Aha. Kto zabił tego Shugenge? A to ja ci od razu odpowiem, że to pomieszczenie jest tak oczyszczone, że przez najbliższy jeszcze czas żaden duch się konkretnie w tym pomieszczeniu nie zmaterializuje. Okej. Tak jakby oczyszczanie działa tutaj horyzontalnie zamiast wertykalnie. Dlatego podziemiem działa. Bo podziemie nie zostały oczyszczone. A ten pokój mały? Gdzie był ten Makoto? Był oczyszczony, czy nie? Oczywiście, że był oczyszczony. Razem z dużym pomieszczeniem. Czyli tam nikt nie wchodził. To jedynie to podejdę do tej trawy. I tam bym się zapytał, czy to Makoto zrobił tę dziurę, czy to ktoś inny. A czy są duchy trawy? Znaczy, do tej ziemi, tam gdzie mówiłeś, opisywałeś tam te ślady. To oczyszczenie również nie pozwala jeszcze w tej odległości się skontaktować. Jakiekolwiek zeznania duchów będą zamazane. Ja się będę zastanawiać, gdzie są towarzysze. Dobrze. Jaki to po ciebie przyjdzie?